Siema, z tej strony Dziki Preppers. Słuchajcie, oprócz gromadzenia zapasów równie ważne jest gromadzenie i rozwijanie swojej wiedzy, umiejętności. Pokażę Wam szybką sztuczkę, jak bez użycia pompy, ani dmuchania, chuchania, naciskania zbrząź i ściągnąć wodę. W tym przypadku z basenu, ale to samo działa z beczką, wiadrem, czym tam sobie chcecie. Zobaczcie. Bierzemy wąż i zanurzamy go w wodzie. Wąż, zwykły wąż, nie? Dzisiaj bez niczego tutaj zanurzamy go w wodzie, żeby naleciała do niego woda. On musi się zanurzyć w wodzie. O, super. Nie wynurza się, to znaczy, że on nabiera sobie tej wody. No i zobaczcie, jak ja go teraz tak wkładam do tego basenu, to ten wąż nabiera wody. I teraz tą wodę przerzucam i jest różnica, różnica w poziomach. Patrzcie, tą wodę, która jest tu, przerzucam szybko. Jest cięższy wąż, to znaczy, że jest woda. No i chodźcie, zobaczymy, czy będzie sama leciała. No zobacz, jak leci. Widzisz? Z rozbliżenia. Widzicie? Widać? A, czekaj. Weź tam na ten przewód. No ja się tam przejdę może za tą siatkę, żeby to lepiej było widać. Nie wiem, widać na kamerze? Tam jest trochę spadek widać. W dół. Tak? Spadek w dół i zobaczcie. Wystarczy włożyć wąż, szybko go wyjąć i nie potrzeba ani ciągnąć, dmuchać, kuchać. Pompek, samo ci się nie załatwi sprawę. Fajny myk. Też jakiś czas temu się nauczyłem, nie każdy zna, także pokazuję. Patrzcie, tutaj jeszcze Wam pokażę, żeby lepiej było widać, jak ten wąż tutaj sobie bierze i ta woda leci. Widzicie? Normalnie sobie leci. Nie trzeba żadnych pompek, niczego. Wystarczy zanurzyć wąż, wyjąć. Szybka sztuczka, zobacz. Nic specjalnego. To co, dzięki, że ze mną byliście. Pamiętajcie, jak Wam się podobało. Dajcie łapkę w górę. Zostawcie komentarz. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.